Cześć. Dzisiejszy temat to starość i jest on dla mnie idealny, ponieważ zawsze mówię, że jestem stary i umieram. Jeśli pamiętacie, to na moim pierwszym filmiku, tutaj na tym kanale, powiedziałem, ile mam lat i dodałem zaraz, że jestem stary i umieram. Zawsze to mówię. Ale właśnie. Starość, według mnie oczywiście, dzielona jest na dwa takie rzeczy. Dwie takie rzeczy. Czyli pierwsza, starość fizyczna, tak? Czyli coś, co nas dopada realnie. Czyli to z czasem stajemy się niewydajni, nasz organizm troszeczkę wolniej się regeneruje, bardziej się starzeje, tak, jesteśmy bardziej podatni na choroby, co można zmieniać oczywiście jakimś tam specjalnym odżywianiem się, ruchem itd. Oczywiście i starość, którą nie wiem, czy naprawdę istnieje, ale ja sobie tak mówię, że taka istnieje, czyli psychiczna, tak, czyli to, jak się czujemy, czyli po prostu wszystko, co mamy w głowie. I wszystkie te teksty, które bardzo często ja sobie mówiłem, czyli nie zrobię tego, bo jestem za stary. Nie, no teraz jest za późno, żeby się tego nauczyć. To 2 lata temu to byłoby spoko, dzisiaj już nie. I masa takich po prostu rzeczy, tak? Chcę wydać książkę. I myślałem to o tym już w wieku 13 lat, potem 17 lat. W wieku 19 lat powiedziałem, dobra, do 23 roku wydam, maksymalnie 25. Potem nie, no bo to już nie będę młodym autorem, a tacy starzy nie mają co się wybijać. Mam 26 lat w tym roku i ciągle o tym myślę. Ciągle to chcę zrobić, mimo że faktycznie czuję, że będzie mniejsza szansa, ale jednak czemu by nie, tak? No i teraz opowiem o tym, jak to fajnie przemienić, tak? Bo o tym, jak marzenia odmładzają. Bo naprawdę, miałem wiele marzeń, na przykład gram na pianinie. Miałem wiele marzeń, tylko żeby się tam oczywiście wybijać i tak dalej. No ale 26 lat, no młode osoby się wybijają, starsze już mają troszeczkę mniejsze zdolności uczenia się, ale właśnie mniejsze, to nie znaczy, że w ogóle ich nie mają. I to jest właśnie ten główny myk. Niedawno, pół roku temu, miałem okazję zagrać pierwszy raz na lyżę korbowej i uwierzcie mi, to było takie, jakby ktoś przywalił mi w głowę. Jezus, ja to chcę. Ja chcę grać na lyżę korbowej. Ja chcę się na niej uczyć grać, bo jest piękna, cudowna. I nagle minęło mi wszystko, co mówiłem zawsze, czyli nie, no nie pójdę się zapisać na lekcję pianina, bo jestem za stary, no już to nie jest ten wiek. Nie, to mi minęło. Po prostu było, nie ma wieku. Po prostu wyobrażamy sobie, jak ją mam, jak uczę się ją grać, jak uczę się grać na niej. I kompletnie zapomniałem o tym, że ja mam w ogóle jakikolwiek wiek. Nie myślałem wtedy, że czuję się 18 lat, tylko po prostu to jakby to zniknęło, jakby w ogóle tego wieku nie było. Jakby był tylko fizyczny ja i po prostu moje marzenie, tak, że ja będę to robić. Wyobrażałem sobie po prostu wszystko i to jest naprawdę cudowny patent. I teraz, jak sobie czasem powiem, że jestem za stary, bo czasem niektóre aspekty ja tak myślę, to zaraz sobie przypominam tą lirę korbową i jak po prostu gram sobie na niej i to znika. I to jest cudowne właśnie, że marzenia potrafią odmładzać, tak? Że potraficie skupić się na czymś i wtedy faktycznie. I życzę Wam i naprawdę fajnie, gdybyście troszeczkę wysiłku wykonali, żeby znaleźć sobie właśnie taką rzecz, która będzie Was zawsze odmładzać, żebyście się czuli młodo, tak? Ja wiem, że nie każdy ma takie problemy jak ja, że czuje się staro, no ale za to. Myślę, że u mnie to podstawy ma to, że później zacząłem terapię hormonalną. Później wszystko zacząłem, że dopiero w wieku 25 lat miałem operację, tak? Gdzie tam młodsi po prostu ode mnie, niektórzy 18 lat mając, mieli operację, a ja dopiero 7 lat później od nich i to mnie tak trochę zestarzało, tak? Że Jezus, ja już mam tyle lat, oni mieli już to dawno, a teraz do mnie dociera, że w sumie nieważne jaki wiek, tak? Ważne, żeby to osiągnąć i to mieć. Więc kochani, życzę Wam, żebyście zawsze czuli się młodzi duchem, i żebyście właśnie znaleźli takie marzenie, które was będzie odmładzać, żebyście zapomnieli, że macie jakiś wiek. Nie żeby sobie wmawiać, że macie, nie wiem, 18 plus ileś, tylko żebyście zapomnieli, że macie w ogóle jakikolwiek wiek. Bo to jest tylko data w kalendarzu, 365 dni, które cały czas leci. I tyle. No, urodziny warto pamiętać, bo są fajne prezenty i te sprawy. No. Więc to tyle. Dzięki za obejrzenie. Podobnie przed pracą, więc będzie bez montowania. I tyle. Cześć.